Witam serdecznie, nazywam się Bogumiła Lepiesz, jestem dyrektorem przedszkola numer 10 w Jeleniej Górze. Dzisiaj obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Ustalony jest już od paru lat i zawsze go obchodzimy, coraz bardziej go obchodzimy hucznie. Na początku było skromnie, teraz coraz bardziej hucznie. Zaplanowaliśmy dzisiaj wiele, wiele atrakcji. Spotkamy się tak samo w teatrze z przedstawicieli naszego miasta, a dzisiaj przedszkole odwiedza oczywiście nasza pani poseł, która zawsze o nas pamięta i otrzyma od dzieci niespodziankę, bo otrzyma przyjaciela przedszkola. To jest bardzo ważne wydarzenie. W zasadzie Łódź zapoczątkowała Dzień Przedszkolaka, bo tam w sposób taki spontaniczny zaczęto obchodzić Święto Przedszkolaka w Łodzi, później w regionie i w poprzedniej kadencji Sejmu posłowie doszli do przekonania, że przedszkolacy powinni mieć swoje święto i właśnie uchwalono jednogłośnie i teraz świętujemy. Myślę, że to jest ważne, bo jest to taki czas, gdzie dzieci zawsze powinny czuć się ważne, a dzisiaj są ważne, staramy się ich szczególnie dopieścić, że tak powiem, żeby nie tylko to tradycyjne święto Mikołaja czy Dzień Dziecka, ale takie dodatkowe atrakcje, dzisiaj spotkanie w teatrze czy inne imprezy. Myślę, że to jest taka integracja, bo dzieci z różnych przedszkoli razem się bawią. Dzisiaj przedszkolom jeleniogórskim wręczyłam tablice, zaczarowane tablice, nie takie zwykłe, bo chciałam jak gdyby pobudzić dzieci do takiej inspiracji twórczej, bo zachęcam dzieci, żeby na tych tablicach znajdowały się różne pomysły, życzenia. A dzieci mają przecież ogromną wyobraźnię, żeby pobudzić tą wyobraźnię, a ja będę odwiedzać przedszkola i interesować się tym, czego dzieci oczekują i starać się je w jakiś sposób realizować wspólnie, nie tylko ja osobiście, ale myślę, że z władzami miasta, bo nie powinniśmy hamować wyobraźni dzieci, a ją rozwijać. Pani poseł też została dzisiaj wyróżniona przez dyplomami przez dzieci. Tak, bo ja w zasadzie ja znam wszystkie jeleniogórskie przedszkola z racji mojej wcześniejszej pracy w ratuszu, że tak powiem, i w zasadzie często jestem w przedszkolach. Dzisiaj odwiedziłam już 3 przedszkola od 8 rano poczynając i faktycznie również otrzymałam różne dyplomy, z czego się cieszę, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli więź z przedszkolami, żeby dzieci czuły, że i znały nie tylko osobę, ale żeby orientowały się w tej przestrzeni publicznej. Władze, które ma pani towarzyszyć przez cały dzień i przez całe życie, tak jak my się uśmiechamy i bawimy się, prawda? To co, Amelka nie udekorujesz? Amelia udekoruje panią. Tak, proszę bardzo, załóżmy to ładnie. O, brawo, no cudownie, bardzo ci dziękuję. Tak? No super. Bez dzieci to w ogóle wszystko nie ma sensu, bo dzieci są fantastyczne. Po drugie potrzeba, jak w całym kraju, tak samo w mieście. Bardzo się cieszę, że tym razem, mimo tych operacji strukturalnych między zarówno 6-latkami, udało nam się zachować sytuację taką, że chyba wszystkie dzieciaki, albo prawie wszystkie dzieciaki mają zapewnioną opiekę przedszkolną. No, sam jestem dziadkiem 4-letniej wnuczki Martynki i wiem, jaka to radość dla rodziców i bardzo się cieszę, że tak świętujemy to. Dzisiaj świętujemy to w wielu punktach. Tu spektakl teatralny, ale zajęcia sportowe na Zabobrzu. Dzieje się dużo w przedszkolach. Moi zastępcy dzisiaj krążą po poszczególnych częściach miasta. Pani poseł Zofia Czernow już dzisiaj odwiedziła chyba 2 przedszkola. Myślę, że to będzie fajny dzień oprócz Dnia Dziecka, w którym ci młodzi ludzie będą mogli się uśmiechnąć i poczuć, jak są ważne. Jak się nazywasz? Kinga. Z jakiego przedszkola? Z Ogólnopolskiego. Podoba ci się w przedszkolu? Tak. Lubisz się bawić? Tak. I co dzisiaj, dlaczego dzisiaj tutaj na pracę ratuszową przyszliście? Bo jest święto przedszkolaka. Fajne takie święta, co robicie? Fajne. I co tu będziecie robić? Ja nie wiem. Ale śpiewacie, tańczycie, tak? Tak. I dlaczego fajnie jest w przedszkolu? No bo można się bawić, robić, są zajęcia, takie rzeczy. Ogólnie w mieście uczęszcza do przedszkoli około 2,5 tysiąca dzieci. Przy czym mamy zróżnicowaną strukturę, ponieważ w 8 przedszkolach publicznych
uczęszcza około 1200, no i około 1300 przedszkolaków uczęszcza do przedszkoli niepublicznej. Przedszkola oferują różne ciekawe zajęcia. W zasadzie powiedziałbym, że bardzo mocno konkurują w tym pozytywnym słowa znaczeniu i oferują dzieciom bardzo ciekawe, różnorodne zajęcia. Bardzo ważne jest to, że organizują wzajemnie dla siebie różnego rodzaju imprezy integrujące, między innymi tutaj korzystając z tego, że jesteśmy w teatrze, przypomnę przegląd teatrzyków dziecięcych organizowany przez Miejskie Przedszkole nr 27, kolędy i pastorałki przez Przedszkole nr 4, warsztaty ekologiczne. Idea tych spotkań jest taka, aby dzieci mogły prezentować swoje umiejętności w określonej dziedzinie na forum innych przedszkoli z udziałem dzieci z innych środowisk przedszkolnych. Nie ukrywam, że jest to bardzo ważne dla nas. Właśnie ten najwcześniejszy etap edukacyjny, wiele osób to bardzo często podkreśla, dzieci mając możliwość właściwego rozwoju w grupie rówieśniczej pod opieką fachowych opiekunów o wysokich kwalifikacjach, no zupełnie inaczej, dużo lepiej są przygotowane do pójścia do szkoły.